Wygrywamy dzisiejszy mecz z zespołem z Ostrawy. Był to ciężki mecz, na początku się zaczęliśmy, brakowało takiej mocnej obrony, ale później pod koniec drugiej kwarty już cała druga połowa była ok, a najlepsza była czwarta kwarta, więc rezultat pozytywny. To wszystko. 3-0 po dwóch dniach, bardzo cieszy wynik. Ciężki początek meczu, zespół z Ostrawy grał bardzo agresywnie. Popełnialiśmy dużo strat, natomiast tak jak Błażej powiedział, od drugiej kwarty ta gra nasza wyglądała już coraz lepiej. W czwartej kwarcie, to już drugi mecz z rzędu, że czwartą kwartę grałem bardzo dobrze. Kończymy 4 celnymi trójkami, także jesteśmy zadowoleni z tego wyniku. Nasza gra przede wszystkim opiera się na twardej obronie, z tego biorą się łatwe punkty, z tego bierze się presja na przeciwnika, przeciwnik popełnia błędy. No i z takim nastawieniem będziemy próbowali zagrać jutrzejszy mecz z Ostrowem i również zakończyć go zwycięstwem. Dziękuję bardzo. Także myśmy do zapasu wstąpili dość dobrze, czyliśmy na jakich plus 15 na pierwszej ćwiartce. W drugiej ćwiartce jsme trochu moc nedokázali, ztratili jsme v podstatě celý náš náskok a do druhého poločasu jsme se snažili vstoupit tak, že už nemáme co ztratit, ale i ten sám nepovedl, takže nakonec po čtvrté čtvrtině, která byla snad nejhorší, jsme nakonec teda prohráli. No, těžko se hodnotí třetí zápas, kdy fakt to byl průběh úplně stejný. No jenom bavíme se o věcech s klukama, nejsou je schopni zatím pochopit, co na to jednou přijde. Když to nepřijde, tak to úplně na nějaký to basketbal není. Doufejme, že se to zlomí, protože furt jako přijít o 3 zápasy po sobě, po úplně stejným průběhu hry a po úplně stejných zásadách a po úplně stejných věcech, co si říkáme v šatně, už je do očí bijící. Doufám, že zítra další den, že si aspoň odvezeme odsud k jednoho vítězství, no, protože zatím nám to ukázalo obrázek, zatím nám to jenom teda ukazuje obrázek toho, co klukům říkám na tréninku a oni si myslejí, že když porážejí kluky v žákovské lize u nás o 100, že je to v pořádku. To bohužel v pořádku není a obrázek naší nastavené mentality se nám teďka ukazuje v plné míře, takže doufám, že se to zvolí.